jestem trochę przerażony, może za mocne słowo, ale zbulwersowany tym, jak nasze społeczeństwo lokalne, mieszkańcy miasta i powiatu mało interesują się tym, co się dzieje w szpitalu. Przychodzą dość obojętnie, w swojej większości oczywiście, nad tym, co się dzieje w szpitalu. A muszę przypomnieć, że już w ubiegłym roku lekarze oddziału wewnętrznego sygnalizowali dyrektorowi i staroście, że oni dłużej w tym systemie pracować nie mogą, że ich jest po prostu za mało. Żeby było jasne, nie chodziło im w ogóle o pieniądze, o to, żeby im podnieść jakieś stawki, wynagrodzenie, tylko po prostu nie dawali rady, bo to nie tylko praca na oddziale, ale izba przyjęć i konsultacje. Mówili wyraźnie, że dłużej tak nie będą mogli pracować. Te ich głosy, właściwie to takie głos wołającego na puszczy. Następnie, jak Państwo wiecie, złożyli wypowiedzenie wszyscy gremialnie. Z czym się spotkali? Z takim dość lekceważącym stosunkiem. Najpierw ich tam trochę jeszcze przekonywano, a później, jak Państwo wiecie, odeszli do innej pracy, ordynator odszedł na emeryturę. Mało tego, wtedy, kiedy jeden z lekarzy wystąpił do dyrektora i do starosty z analizą tego, co się dzieje w szpitalu, z propozycjami, jakie powinny być, to starosta użył sformułowania na jednej chyba sesji, że z terrorystami to nie będzie rozmawiał. Przez ten okres, długi okres, okres kilku miesięcy, dyrektor szpitala i chyba starosta nie podejmowali, według mnie, żadnych, albo podejmowali niemrawe, niezwykle nieskuteczne działania, żeby ściągnąć lekarzy na oddział wewnętrzny. Wszyscy wiemy, że oddział wewnętrzny to jest oddział podstawowy. Tam przychodzą ludzie ciężko chorzy, którzy wymagają natychmiastowej opieki. I do czego doszło? Oddział ten od kilku miesięcy w ogóle nie funkcjonuje. Ludzie są dowożeni do innych okolicznych szpitali. Pytanie, w związku z tym, że to są stany nagłe, wymagają nieraz interwencji w przeciągu najbliższego czasu, to pytanie, ilu ludzi zmarło? Ilu ludzi dzięki tym, czy przez tych nieudaczników pogorszył się u nich stan zdrowia? Wiemy, kto jest dyrektorem szpitala. Człowiek, którego kwalifikacje na to stanowisko są takie, że jest funkcjonariuszem PiS-u. Wiemy, że wcześniej był w kopalni, można sięgnąć do dokumentów, co się stało z kopalnią. Później, jak wielu z Was wie, był prezesem klubu Turturek. Wiemy, co się z tą drużyną, która była przykładem na cały kraj, jak w małych miejscowościach można osiągać sukcesy. Zniknął z mapy piłkarskiej praktycznie Polski. W międzyczasie wodociągi koło i też jako niepyszny musiał stamtąd odejść. Jakim on jest partnerem w ogóle dla kadry lekarskiej, no, z tym przygotowaniem? Żadnym. Wiem, że w dniu wczorajszym odbyły się rozmowy z lekarzami. No, przyszło dwóch na te rozmowy. I one nie przyniosły żadnego rezultatu. Nie podejmują się ci lekarze stworzyć zespołu, bo nie mają z czego. Zresztą jak słyszę wypowiedź starosty, że ciszej nad tą trumną, bo tak to trzeba powiedzieć, że nie wzniecajmy tutaj podziałów politycznych, to nie wiem, o czym ten człowiek w ogóle mówi. No.
że musimy się porozumieć ponad podziałami. No ktoś bierze ponad 10 tysięcy chyba pensji, no, za coś odpowiada. Sytuacja jest dramatyczna. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zamknięcie tego oddziału to także może być w konsekwencji zamknięcie szpitala. Szpitala, który w poprzednich latach został wyremontowany, wiele oddziałów jest naprawdę, no, byliście Państwo na oddaniu, w bardzo dobrym stanie, wyposażony w niezły sprzęt, ostatnio tomograf przecież komputerowy, i grozi zamknięcie temu szpitalowi. A tutaj się mówi ciszej na ten temat. Dlatego bardzo dziękuję panu posłowi, że podjął także ten temat. Wcześniej oczywiście Marcin Derucki dużo na ten temat pisał. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jak zobaczyłem byłego starostę Seńko na tle tego szpitala, jak płaczliwym głosem mówił o tym szpitalu, w jakiej on jest dramatycznej sytuacji, to nie wiedziałem, czy śmiać się, czy się wkurzyć, bo to przecież nie kto inny, jak Seńko był ojcem chrzestnym tego, że Kałużny jest tym starostą, bo u niego był wicestarostą, bo to Seńko zawarł koalicję z PiS-em, pomimo że wielokrotnie mu mówiłem, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Pokazywałem mu także, czy wskazywałem na sesjach, jak obecny starosta, a wtedy wicestarosta, był nielojalny w stosunku do Seńki. Powiedziałem, mówiłem o tym, żeby wypowiedział koalicję. No, wyhodował sobie węża na własnej piersi. Chciałbym, żebyście Państwo tą sytuację w szpitalu nagłaśniali, żeby lokalna społeczność wiedziała, co się dzieje. Bo nie wyobrażamy sobie chyba tego, żeby w Turku zabrakło szpitala. A perspektywy są naprawdę beznadziejne, bo takich partaczy u władzy, jak w tej chwili ci funkcjonariusze pisowscy, to jeszcze w historii Turku nie było. Natomiast widzimy ich bardzo często, te uśmiechnięte gęby przy okazji jakichś bzdurnych uroczystości czy zdarzeń, gdzie wystawiają się do zdjęć. Firmuje to także nie kto inny jak wicestarosta Karski, o którym przecież wiecie, że wszedł w koalicję z pisowcami. To jest dla mnie też taki miejscowy Kukiz, gdzie najważniejsza jest kasa, a te wszystkie ideały, program chyba poszły w kąt, bo przecież nie kto inny jak pisowcy obkleili Turek kilka lat temu jego plakatami, przedstawiając go jako wyjątkowo negatywną postać, jako tego, który doprowadził między innymi do zapaści finansów szpitala. Nie wiem, jak tak można. Kolejna sprawa z tych lokalnych, jeśli Państwo pozwolicie. Otóż patronem tych wszystkich nieudaczników to jest nie kto inny jak pan poseł Bartosik. Pamiętacie Państwo, jak mówił, że on doprowadzi do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy przeprowadzili prywatyzację kopalni i elektrowni. Kilkakrotnie się dopytywałem, na jakim etapie jest postępowanie prokuratorskie, o którym mówił Bartosik. No więc wiemy, że prokuratura jest podporządkowana PiS-owi w większości, czyli na szczęście jeszcze nie cała, chociaż systemowo, prawnie to chyba tak. No więc jakie są efekty tego? Gdzie są ci ludzie winni, o których mówił Bartosik? Czy to była taka wyborcza i powyborcza chucpa, czy
Rzeczywiście, chciałbym, żebyście się spytali posła Bartosika, jak to jest z tą odpowiedzialnością. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, państwo wiecie też, że byłem przeciwnikiem przekazania domu dziecka pod siedzibę Wojsk Obrony Terytorialnej. Za friko przekazano. Miały być miejsca pracy, miał mieć siedzibę chyba batalion WOT-u w Turku. Dzisiaj już wiemy, że dowództwo WOT wybrało chyba Kleczew, a w Turku wymieniono płot, żeby pokazać, że zresztą nie, który był w nie najgorszym stanie, żeby pokazać, że się coś robi. Grabi się tam oczywiście liście, od czasu do czasu kosi trawę. A gdzie te remonty, gdzie przygotowanie na siedzibę WOT-u? Kolejna sprawa, to niestety, jeśli chodzi o przekazanie tego budynku, to także tam ten mówiący płaczliwym głosem pod szpitalem, Seńko przecież decydował wspólnie z panem Bartosikiem. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te sprawy lokalne. One są bulwersujące, a nie o wszystkich chyba wie opinia społeczna Turku. Dziękuję.